Powiem wam w tajemnicy, że Mesio... Słuchajcie, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć. Komentarz, nie być chrześcijaninem to naprawdę wstyd. Powinna się wstydzić. Cześć wszystkim! Witajcie w pierwszym vlogmasie i mamy pierwszy śnieg! Piszcie w komentarzach, czy też macie już pierwszy śnieg, a my idziemy dzisiaj do nowego, fajnego miejsca w Łodzi, do Monosfery. Jestem bardzo ciekawa. Dziewczyny będą miały różne zajęcia. Maja będzie miała zajęcia taneczne, Aisza będzie miała warsztaty plastyczne. Wchodzimy, a Elias będzie się bawił. Elias póki co się wstydzi, a tutaj są fajne, duże klocki. Elias, weź tatę za rączkę, i idźcie sobie. Widzisz, prowadzi tatę. To są takie wielkie klocki Linden. Aisza dzisiaj będzie miała andrzejkowe warsztaty plastyczne, a Maja teraz jest na zajęciach tanecznych. Elias buduje, a ty musisz pomagać. Tylko przeszkadzać sobie. Brawo, Eliasku, super ci idzie. Super, dla mamy. Elias, tu, tak, tu jest Maja, tu. Sprawdzimy, gdzie jest Maja? Gdzie jest Maja? Brawo, a jesteście gotowi na pięć? Co to? Maja! Powiedziałeś Maja? Co robi Maja? No. My dzisiaj z Eliaskiem jesteśmy, zobacz, elegancko ubrani. Tak? Nie to, co nikt kurzy. Okej? Jest śpiący, nie? Tak, śpiący dzisiaj. Dzisiaj go obudziliśmy o godzinie 9. Dziewczyny też. Ogólnie Elias i Maja ostatnio budzą się o godzinie 10, czasem nawet 11, a dzisiaj godzina 9, Eliasku. Słuchajcie, Aisza jeszcze została na warsztatach plastycznych. Robi teraz miotłę, a my idziemy zjeść śniadanie, Maja już je ciasteczko. Słuchajcie, ja naprawdę nie wierzę, że my mamy prawdziwą zimę. Ja myślałam, że do stycznia to na pewno nie będzie śniegu. Mam nadzieję, że jeszcze na święta będzie śnieg i jeszcze więcej będzie padało. No nie? Tu będziemy jeść śniadanie? Mamy zakaz. Co? Zaraz. Gdzie mnie prowadzisz? Elias z balonami. Elias cieszy się też. Zimny? Fajnie, Maja. Cieszysz się, że jest pierwszy śnieg? Co to jest? Ej! Dobra, idziemy na śniadanie, bo później musimy odebrać Aiszę jeszcze. Chodź. Nawet to jest. Wszędzie jest śnieg. Narobiłeś, tak? Mały. Tylko wyszliśmy tutaj już, Maja, narobił. Narozrabiał. Maja. Maju, się widzisz? Nie tylko ty rozrabiasz, ale tata też. Tata też rozrabia, tak? On najbardziej rozrabia, bardziej niż ty? No. Maja. Maja. Maja uczy. Mówicie, ja za Maja. 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 Wow. Czy zabrać kartę? Podzielisz się? Maja, ze mną się podzielić. Przyniżej się będzie. Chcesz? Papa, najtrudniejsi klienci wychodzą nareszcie. Masio, no co? Jedziemy na pierwsze takie świąteczne zakupy, vlogmasowe, tak? Nareszcie. Powiem wam w tajemnicy, że Masio chce sobie kupić kamizelkę wełnianą. Masio, co ty na to powiesz? Czy to już jest starość? Czy dbanie o zdrowie? Piszcie w komentarzach, czy to już jest starość. Mesio, który od zawsze chodził w krótkiej kurtce, marzy o kamizelce wełnianej. Mamo, uwaga! Tata, uwaga! Uciekaj! Radocha! Dziewczyny, gdzie wasze czapki? Halo, halo! Aisza, gdzie jest twoja czapka? Zgubiłaś? Aisza z miotłą dzisiaj. Gdzie moja czapka? Nie ma. Tu już ktoś ulepił pierwszego bałwana. Słuchajcie, przyjechaliśmy do manufaktury. Ludzi jest bardzo dużo. Idziemy zobaczyć dekoracje świąteczne. Tak, i tu. Mama, a wiesz co, dzisiaj jest pierwszy śnieg. Możemy kupić sanki i będziemy chustać. Chustać? Słyszałeś, pierwszy śnieg i będziemy chustać się. Na sankach, Maja, chustać się. Jeździć na sankach. Zjeżdżać z górki. Zobacz, Maja. Mesio, znów narobiłeś, tak, dzisiaj? Ja! Tak!
tak, słuchaj. Dopiero weszliśmy do manufaktury, a Mesio już narobił. Dobra, nie, to zrobił Elias. Eliasku, co ty wyprawiasz, powiedz mi? Co się dzieje? Hm? Co? Kto to zrobił? Tata? Kto zrobił? Tata, słyszałeś, tata? Wybieramy dywan. Właśnie tam w tej strefie z choinką będzie. Wow, co znalazłam. Trzymajsza? Cudo. I to cudo kosztuje 285 zł. Ale bardzo ładne. Ładne. Mamo, chyba tam będzie dużo prezentów, cały kubek. Ty kupujesz tą skarpetę, tak? Tak. Maja znalazła się jak największą skarpetę, żeby dostać największe prezenty, tak? Tak, i to. Co będzie? Elias, to nie do budzi, słyszysz? Nie. Daj. Daj. Mamo, nogę nie. Eliasku! Eliasku, gdzie idziesz? Gdzie biegniesz? Gdzie pędzisz? Elias! Gdzie ty biegniesz? No i gdzie ty biegniesz? Uciekasz od nas! Tak? Powiedz, uciekam od szalonej rodzinki. Słuchajcie, my tak naprawdę daleko jesteśmy już. Tam jest Taisza, tatuś jeszcze dalej. Elias! Kto chciał uciec od mamy? Kto chciał uciec od mamy? Ty? Ty? Idziemy jeszcze zobaczyć płytki do kotłowni i idziemy. Dobra, to gdzie ona cię wyciągnie? Co? Ona chce się... wózek. Jaki wózek? Ale on go składa się. Ojojoj. A nie, ten wózek, wiesz, to nie dla nas. To nie nasz. Tutaj pan stoi, to jego wózek. Wiesz, Maja? Dziewczyny, wchodzimy do tej gera. Macie być grzeczne. Nikt nikogo nie popycha, tak? I się nie kłóci. Ona nie popycha. No wiem. Nie popychamy nikogo. Siebie nawzajem nie popychamy. Wchodzimy. Taki pociąg mieliśmy w zeszłym roku. W tym roku też kupimy, tak, Eliasku? Fajnie. Maja już z pełnym koszykiem, niepełnym. Dobra, Maja, wybieraj. Co? Arbuz. Nie wiem, czy ja się dociągnę. Na pewno arbuz. Zobaczcie, że jest taka planeta. Zobacz, co tu się dzieje z tyłu. Zobacz. Jest taki głośny, no nie? A jeszcze, który jest ładniejszy? Wybierz. Ten. Ja już trochę mam dość. Maja, to jest dla dziewczynki, malutkiej. Elias już nie jest taki mały nawet. Elias już duży jest. W Auchan są moje ulubione gołąbki wege. Ejsza, ty będziesz? Czy nie lubisz? Nie lubię. O, właśnie te pisaki mieliśmy, no nie? W zeszłym roku jakoś one nie działały. Nie wiem, czy dacie mi może szansę w tym roku też? Damy szansę. Tak, damy szansę. Tutaj zobacz, pisak żelowy srebrny. Musimy tylko sprawdzić skład. Powiem wam szczerze, że już tak bardzo odzwyczaiłam się od zakupów stacjonarnych, że jest mi naprawdę ciężko. Myślisz o ty? No. Myślisz o częściej niż ja bywa w sklepie, ale ogólnie najczęściej zamawiam przez Glovo po prostu, z Auchan albo z Biedronki. A teraz jak już jesteśmy w manufakturze, no naprawdę jest ciężko, po prostu tak mi już się kręci w głowie, już jestem zmęczona, już po prostu chcę wrócić jak najszybciej do domu. Jak jechaliśmy tutaj, to myślałam, że to będą jakieś super fajne zakupy świąteczne, że wszystko zrobimy, wszystko kupimy, wszystko znajdziemy, wszystko pokażemy. Jak zawsze, marzysz. A wyszło jak zawsze. Praktycznie nic nie kupiliśmy, nic nie znaleźliśmy i nawet jedzenia chyba teraz za dużo nie kupimy, a mamy już pustą lodówkę, bo po prostu już wszyscy jesteśmy zmęczeni. Elias krzyczy, dziewczyny marudzą, Mesio też marudzi, więc za chwilę już wracamy do domu. Taki pierwszy nieudany vlogmas. Mam nadzieję, że dalej już będzie
z górki. Zobacz! To jest szczęście! Ja. Tak się już zmęczyłam, że chyba sobie kupię lody. Ejsza, szukaj świąteczne lody. Ratujemy tego vlogmasa. Nie, no to nie są świąteczne. Latem takie same sprzedałam. Nie, żartowałam, wiesz? Żartowałam. Żartowałam z tymi świątecznymi lodami, żartowałam. Nie ma takich. Nie wolno jeść lodów. Tak? No właśnie, bo zimą nikt nie je lodów. Maja gotowa? Maja ma ziemniaki, sok. Jeszcze Isza poszła po cebulę. Co jeszcze potrzebne nam jest? Gdzie cebulę? Już z cebulą i czosnkiem uciekamy do kasy. Kupię. Brak słów po prostu. Godzinę po przypomnieliśmy, że zostawiliśmy zakupy. Dobrze, nikt nie zabrał. Zostały tu przy sushi. Wszystko na miejscu. Szok. Maśu, wiesz, że to twoja wina? Dlaczego moje wina? Bo... Ja poszłam zamówić sushi. Tak. Zostawiłem... Tak. Nie, ja powiedziałam, że ja idę z dziećmi do toalety. I my jak wróciliśmy, to Maśu już był w innym miejscu. Ty na nas czekałaś w innym miejscu z wózkiem malucha. Tak. Bez tego wózka. I później Maśio poszedł oglądać jakieś telefony. Zaraz, Eliasku, sekundę. No naprawdę godzina minęła. Dziewczyny już siedziały i jadły sushi. I nagle przypomnieliśmy, że nie ma wózka. Ja naprawdę jestem zdziwiona, że w ciągu godziny nikt nie był zainteresowany tym wózkiem. No. Z zakupami. No. Eliasku, idziemy do domu? Tak? Nareszcie. Mama, to wy zapakowujecie piwę. Nie, ale my jesteśmy pomocnikami Mikołaja. Bo tam są jeszcze takie malutkie coś. Takie, co? Co rusza się, takie uszy takie. Renifer? Tak. A my nie mamy renifera? Nie, taki mały. Kto ma? Mamy. Elf. Elf? Tak, taki elf mały. No, elfy są też pomocnikami Mikołaja. Czyli ty jesteś elfem? Ja nie jestem elfem. Jesteś. Let's go, ladies, let's go. Słuchajcie, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że Elias jest krzykliwy. Elias jest najbardziej krzykliwym dzieckiem w naszej rodzinie, to prawda. On nawet nie krzyczy, tylko tak piszczy jak jakiś głodny ptaszek. No. Krzyczał, teraz jest taki grzeczny, a on faktycznie krzyczał i piszczał. Słuchajcie, wróciliśmy do domu, Eliasek zasnął w aucie, a dziewczyny od razu pobiegły na podwórko, póki jeszcze jest śnieg, a Mesio pojechał do pracy, ponieważ musi zwolnić pracownika, który pije w miejscu pracy. Więc ja zostałam sama i mam kolację, obiadokolację. Słuchajcie, dzisiaj na Instagramie dostałam taki komentarz pod stories, w ogóle nie pasujący do tego, ponieważ tam były tylko dzieci na stories. No więc był taki komentarz, nie być chrześcijaninem to naprawdę wstyd. Powinna się wstydzić. Pan Bóg istnieje. Właśnie odnosząc się do religii i ogólnie wiary, no przecież w sumie za dużo nie mówiłam. Nie mówiłam też w co wierzę. Mówiłam tylko, że dzieci nie są ochrzczone i że jeszcze nie pójdzie do komunii. Tak o tym mówiłam. Uważam też, że w sumie każdy może... Teraz, bo odnośnie świąt też już były komentarze. Uważam też, że każdy może świętować tak, jak chce i tak, jak to czuje. I póki nikomu nie dzieje się krzywda, uważam, że każdy może postępować tak, jak czuje, jak uważa. I ja w sumie zawsze działam tak, żeby moim dzieciom było najlepiej. Dla mnie czas świąteczny kojarzy się z magią i właśnie też takie wspomnienia chcę stworzyć dla swoich dzieci, więc będziemy świętować, będziemy robiły kalendarze adwentowe, to znaczy nie adwentowe kalendarze, właśnie chyba już w następnym odcinku, w następnym vlogmasie zrobimy z dziewczynkami takie domki. Też nie wiem, czy w następnym odcinku, czy już po kolejnym odcinku ubierzemy też choinkę, więc naprawdę będzie się działo. Dziewczyny bardzo na to czekają. Dziewczyny wierzą w świętego Mikołaja. Ja w sumie też w niego wierzę. I jeszcze raz odniosę się, że religia i wiara to według mnie to zupełnie różne rzeczy. I ja nigdy, nigdzie nie mówiłam, w co konkretnie ja wierzę. Więc uważam, że takie po prostu zarzuty są co najmniej bezpodstawne. Uważam też, że w sumie wszystkie religie mówią o tym samym, tak? Wszyscy modlą się do tego samego Boga. Ktoś może nazywać to siłą wyższą, nie wiem, wszechświatem, Bogiem, ale uważam, że wszyscy na całym świecie
modlą się tylko w jednym kierunku i uważam, że taka wojna religijna jest w ogóle bez sensu. Powtórzę jeszcze raz, że ja nigdy, nigdzie nie mówiłam o religii, o wierze. Ogólnie nie chcę wchodzić w te tematy. Wierzę w Boga, wierzę w wszechświat, wierzę jak najbardziej, wierzę w siłę wyższą i myślę, że właśnie to dla Was musi wystarczyć. A jeszcze bardziej wierzę w czyste ludzkie pomysły i po prostu wierzę w dobrych ludzi. Naprawdę mój mąż uważa, że ja naprawdę żyję w różowym świecie. I mi się też często to wydaje, jak on po prostu wraca z pracy, opowiada różne takie historie. No to po prostu mówię, no way, gdzie ja żyję? Naprawdę, ja zawsze do ostatniego wierzę, że ludzie postępują zgodnie z sercem. Może nie zawsze tak bywa, ale ja naprawdę wierzę w ludzi. Mam nadzieję, że Wy też. Słuchajcie, kończę już na dzisiaj, bo jestem bardzo, bardzo głodna. Wróciliśmy i nawet nie miałam siły się przebrać, więc zmienię ubrania, będę jadła i będę pracowała, ponieważ właśnie w tym miesiącu, ten miesiąc, listopad był dla mnie naprawdę ciężkim miesiącem, hardkorowym. Ogólnie podzielę się z Wami. Było bardzo dużo współprac na kanale Iszy. Aisza w sumie z tego się cieszyła, tylko właśnie za kulisami wygląda to tak, że Aisza tak, nagrywa te kilka godzin, ale później po każdym filmie czeka mnie kilkanaście często godzin montażu. Też ostatnio ze scenariuszami mamy naprawdę problem. Chodzę całymi dniami, myślę, co nagrywamy. Jest jakiś pomysł, ale często mi się wydaje, że to już nie jest ciekawe, albo to już ktoś nagrał. Więc naprawdę w tym jest problem. Więc ciężki to był miesiąc. Cieszę się bardzo, że już powoli się kończy. Cieszę się, że właśnie wchodzimy już w tematy świąteczne i lubię ten klimat. Fajnie. Zrobimy właśnie w tym roku też. Nie idę w ilość, nie będzie dużo prezentów, naprawdę. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco i właśnie zostać przy naszych vlogmasach, powiem Wam, że w tym roku nie planuję dużych wydatków. Planuję oszczędnie spędzić ten okres. Nie chodziło o to, że brakuje nam pieniędzy, po prostu uważam, że naprawdę ludzie za dużo wydają, dużo kupują głupot. Ogólnie miałam za dużo nie gadać, teraz planowałam tylko skończyć tego vloga, ale widzę, że się rozgadałam. Ale naprawdę właśnie kalendarze adwentowe będziemy robiły z dziewczynami same. Nie będzie żadnych takich słodyczy, takich byle jakich. Już kupiłam trochę słodyczy takich naturalnych, więc to już pójdzie w te pierwsze domki. Ale ogólnie chcę, żeby to były takie fajne, rodzinne święta, żeby jak najwięcej czasu spędziliśmy razem. Eliasek też już trochę większy jest, więc myślę, że właśnie pieczenie pierniczków wspólne, no to będzie naprawdę super sprawą. Elias też często z nami ogląda jakieś fajne bajki, więc na pewno będą już jakieś wieczory filmowe, dziewczyny wróciły. Wróciły dziewczyny, jak tam śnieg, dziewczyny? Więc myślę, że będzie fajnie, więc jeśli chcecie, to zapraszamy, zostańcie z nami w te nasze święta. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami w tym pierwszym vlogmasie. Może on się za bardzo nie udał. Dziękuję bardzo, że spędziliście ten dzień razem z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych, cieszę się, że to mówię, do kolejnych vlogmasów. Do zobaczenia! Pa, pa! Bye.